Witamy w kolejnym odcinku Jazd Próbnych. Po nieco mało praktycznym i zwariowanym hot hatchu przedespiemy dzisiaj coś o wiele bardziej poważnego, również się powtórzę, praktycznego i też tańszego. Przed Wami dzisiaj wystąpią Łukasz Zaczyński, Marcin Bleźlak oraz Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam. Zapraszam. Listen to the fever of the glitter bomb. Listen to the tingle of the sweetest bomb. Shaking her to be the drink of Peter's drunk. I got a high stress feeling like a beaver bomb. Do niedawna Skoda miała w swojej ofercie tylko jednego hatchbacka. Chodzi tu oczywiście o Skodę Fabię, która cieszy się olbrzymią popularnością. Później pojawił się maluch o nazwie Citigo, no i teraz. Niedawno czesko-niemiecka marka zaprezentowała ściętą wersję swojego świeżego modelu, czyli Rapida Spaceback. O tym, jak bardzo nie pasuje tutaj nazwa Rapid, wypowiadaliśmy się już niedawno w naszym teście porównawczym Skody Rapid Liftback z Seatem Toledo. Dziś skupimy się tak na praktyczności tego samochodu, gdyż został stworzony głównie po to, by spełniać wszystkie normy owej praktyczności, podobać się księgowym, innym pracownikom, sklepikarzom oraz ogólnie klientom. Zobaczmy, jak sprawdza się w tych najważniejszych kategoriach. Na sam początek wymiary. Spaceback jest krótszy od wersji Liftback o 18 cm. Nie zmieniło to co prawda jednak rozstawu kół, który jest identyczny jak w bardziej praktycznym wariancie. Dlaczego tak mówię? Bo w Spacebacku oprócz utracenia kilku centymetrów za tylną osią również gubimy trochę miejsca na bagaże. Pojemność kufra wynosi tu 415 litrów, co w porównaniu do 550 litrów drugiego Rapida jest wartością sporo mniejszą. Rozstaw osi wzrósł o 13 mm i wynosi obecnie 2,6 m. Teraz wygląd, bo myślę, że trzeba chociażby o nim napomknąć. Nasza Skoda Rapid wygląda raczej jak taki zwykły Rapid, jednakże no, mimo, że nie wyróżnia się jakoś specjalnie z otoczenia, to jednak zwraca uwagę przechodniów. Bryła jest tutaj taka zwarta, schludna, styliści oprócz samego ścięcia tyłu również podwyższyli nieco linię dachu, przez co być może jest nieco wygodniej w środku. O ile z boku wygląda samochód no, całkiem nieźle, to wydaje mi się, że tył jest nieco taki nieco ociężały, tak? Generalnie samochód wygląda całkiem spoko, jednakże tutaj zagwozdką jest dla nas ten charakterystyczny ciemny lakier, którego jako mężczyźni nie potrafimy właściwie zinterpretować. Dodatkowo nasz Rapid wyposażony jest w pakiet Style, w skład którego wchodzi panoramiczny dach, czarny spoiler, wydłużona i przyciemniona tylna szyba, przyciemnione tylne światła razem z małymi tymi kierunkowskazami na bokach oraz światłami przeciwmgłowymi. Pakiet ten kosztuje 5000 zł i myślę, że warto, mówiąc kolokwialnie, się na niego szarpnąć, gdyż dzięki temu samochód wygląda zdecydowanie lepiej, jest taki bardziej charakterny i wygląda to po prostu dobrze. Pod maską naszego egzemplarza kryje się słaby silnik wysokoprężny 1.6 TDI o mocy 90 koni mechanicznych. Wbrew pozorom jednak po przełączeniu automatycznej skrzyni biegów DSG w tryb S jak sportowy, auto zaczyna ładnie się zbierać. Na światłach również możecie liczyć na poczucie przyspieszenia, gdyż miejscami nieco wgniata nas fotel, aż zastanawiacie się, gdzie ukrywa się reszta koni mechanicznych. Kupując Skoda Rapid Spaceback do dyspozycji mamy kilka silników do wyboru, ale nie jest to jakaś bogata gama. Wśród dla fanów silników benzynowych mamy 1.2 MPI o mocy 75 koni mechanicznych, 1.2 TSI o mocach 85 i 105 koni mechanicznych oraz najmocniejszy 1.4 122 koni mechaniczne. Jeśli chodzi o wysokoprężne, do dyspozycji mamy oba o pojemności 1.6 i mocach 90 i 105 koni mechanicznych. Nasza jednostka wysokoprężna to jest ta pierwsza i ta najsłabsza, czyli 1.6 TDI 90 koni mechanicznych, no i tutaj przydałyby się jakieś suche dane, no więc słuchajcie, prędkość maksymalna 182 km na godzinę. Do setki przyspieszacie w 100. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, no to w mieście wychodzi gdzieś tak około 6 litrów na 100 km, a na trasie od 4,5 do 5, więc jest to całkiem
całkiem oszczędne autko. Nasza jednostka napędowa nie pozwala jednak na bardzo dynamiczną jazdę. Podobnie jak w testowanym jakiś czas temu liftbacku, trzeba pamiętać o swojej mocy i każde wyprzedzanie planować o wiele wcześniej. Musicie być pewni, że zdążycie, gdyż auto nie ma dużego zapasu koni mechanicznych do wykorzystania. Moc w tym egzemplarzu jest obsługiwana przez siedmiobiegową automatyczną skrzynię DSG z opcją Tiptronic. Można sobie tak zmieniać ręcznie te biegi. Generalnie jak to z DSG jesteśmy zadowoleni, natomiast tutaj problem pojawia się w momencie, w którym całkowicie wyhamowujemy do zera i jakby chcemy podjechać na światłach, ponieważ ten samochód wykonuje jakby jakiegoś takiego kangurka, bo albo ta skrzynia biegów, jakoś tak, nie wiem. Znaczy może nie bez przesady z kangurkiem, ale tak nagle nabiera obrotów i nagle zaczyna tak nabierać... Źle interpretuje jakby to, tak? Tak, tej, której nie chcemy, nieoczekiwanej przez nas. Jeśli chodzi o układ hamulcowy, to trzeba się do niego przyzwyczaić, bo nie są to hamulce ostre. Reagują one, nie powiem z pewną opóźnieniem, bo nie biorę tego jako wadę. Są one po prostu delikatne, ale dość pewnie się czujemy. Z przodu mamy hamulce tarczowe, wentylowane, z tyłu bębnowe. I to zapewnia na pewno to, że ten samochód, który waży 1280 kilo, wyhamujemy bez najmniejszych problemów. Zawieszenie jest oparte na prostych rozwiązaniach. Z przodu i z tyłu mamy tu tą samą konstrukcję. Kolumna typu MacPherson, wahacz dolny oraz stabilizator. Auto jest bardzo komfortowe na trasach oraz w mieście, gdzie wszelkie dziury wybiera wyjątkowo dobrze. Nie odczujemy dyskomfortu na nierównościach poprzecznych. Pewności przy ich pokonywaniu dodają nam na pewno niezbyt duże 15-calowe felgi oraz opony, które mają się czym pochwalić. Niestety ceną komfortu jest również mała sztywność, przez co na łukach i zakrętach będzie nas dosyć mocno wynosić na boki, a cała konstrukcja będzie się mocno uginać. A jeżeli już napomknęliśmy o komforcie, to wróćmy na moment do wnętrza. Sam kokpit przypomina mi bardzo mocno, właściwie no nic dziwnego, jest to właściwie to samo co w wersji liftback. Jest raczej dosyć schludny, natomiast rzucają się w oczy no, takie twarde plastiki. Należy pochwalić natomiast, o ile może nie samą jakość tych plastików, to na pewno spasowanie wnętrza i to, że, no, że tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy podczas jazdy, nie ma żadnych stuków, puków. Na przykład w takim Citroenie CLizem myślę, że znaczy, no, pamiętam, że było coś takiego słychać, tak? Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o sam fotel, to fotel kierowcy jest wygodny, można sobie znaleźć z łatwością pozycję za kierownicą odpowiednią. Fotel jest regulowany, znaczy ma regulowaną wysokość, również można go przesuwać, odsuwać. Trzeba pochwalić widoczność, gdyż jest ona naprawdę dobra. We wnętrzu znajdziemy sporo uchwytów na kubki oraz przemyślane rozwiązania, jak na przykład uchwyt na telefon. Podłokietnik jest w dobrym miejscu, zegary oraz wskaźniki są po prostu czytelne, gdyż łatwo czyta się z nich prędkość. To oczywiste. System multimedialny zawiera tutaj radio, odtwarzacz muzyki oraz nawigację. Interfejs jest starego typu i trąci myszką, jednak jest po prostu czytelny i intuicyjny. Z tyłu nie ma aż takich komfortów. Rzeczywiście fotele są wygodne, jednak myślałem, że z zewnątrz patrząc na ten samochód, że ten dach będzie nieco wyżej poprowadzony. Jest on niestety poprowadzony nisko. Jeśli chcę siedzieć tak oparty o oboczyn, to nie ma szansy, żebym nie dotykał głową pod sufitki. Oczywiście nie jest tak wyprostowany, bo gdybym tak siedział, to dotknąłbym też rolety. A jeśli jesteśmy przy rolecie, to zaletą dużą naszej wersji jest to, że mam tutaj przesuwną taką roletę, dach panoramiczny z odpowiednią dopłatą. Dodatkowo mamy tutaj jeden duży cup holder, jeden taki mniejszy jak na butelkę powiedzmy dziecięcą. Mamy tutaj oprócz tych standardowych schowków za fotelem kierowcy i pasażera takie dwie siateczki. To też może być przydatne właśnie na portfel czy na ten telefon dla pasażerów, którzy siedzą z tyłu. Ale jeśli chodzi na brak miejsca na nogi, nie można narzekać, bo tak jak Łukasz siedzi, nie dotykam fotela nogami, tak jak ja siedziałem, też nie dotykałem fotela nogami, więc no tutaj raczej więcej plusów niż minusów. Więc. Ostatnim koniecznym elementem do poruszania jest układ kierowniczy. Jest on oparty na przekładni zębatkowej ze wspomaganiem hydraulicznym. Jeżeli mało Wam to mówi, to opiszemy po prostu, jak to się spisuje w praniu. To tutaj kierownica chodzi raczej delikatnie, także możecie liczyć na to, że przy parkowaniu nie będziecie musieli się jakoś za bardzo napracować łapami i nie zrobicie bicków sobie, chociaż niektórym by się przydało. Co tutaj jeszcze ułatwia parkowanie? Na pewno ułatwia parkowanie dobra widoczność oraz czujniki parkowania, które są umieszczone na tylnym zderzaku i ich obraz wyświetlany jest na ekranie systemu multimedialnego. Na dodatek jest też całkiem w porządku promień skrętu w tym aucie. No i chyba to by było na tyle. Jeszcze całkiem fajna jest ta kierownica, nie? Bo jest tak wyprofilowana. Tak, no bo jest pierwszy, na co się zwraca uwagę,
jak zaczynamy jechać, to ta kierownica jest ona wykonana z bardzo dobrej jakości materiału, przynajmniej tak, to jest super w dotyku, tak, jest dobrze wyprofilowana, bo tutaj no, w pewnych momentach jest takie zgrubienie, są takie cieńsze fragmenty, akurat w tym miejscu, gdzie najcięższa kierownica jest trochę cieńsza, więc jest bardzo wygodna. Zazwyczaj wszystko rozbija się o ceny samochodu. Czyli tak jest tym razem? Rapida Spaceback kupicie silnikiem MP75 koni w najtańszej opcji za 48 550 zł. Nasz egzemplarz skonfigurowany jest za 86 000 zł, a to już dużo. Nie zapominajmy, że Rapid Spaceback to konkurent Peugeota 301, Citroena C-Lize czy Dacia Logan. Tymczasem wspomnianego Peugeot w najsłabszej wersji wyposażeniowej silnikiem 1.2 VT72 konie kupicie od 38 600 zł. Francuska technologia czy czesko-niemiecka? Pomimo, że bardzo podobał mi się Citroen C-Lize, który jest właściwie takim bratem, bliźniakiem Peugeot 301, to chyba jednak wybrałbym bardziej po prostu Rapida Spacebacka, który według mnie wygląda lepiej niż Liftback, a na dodatek manualem jeździ się lepiej niż DSG i to byłaby właśnie moja taka ostateczna konfiguracja dla tego samochodu. Co prawda C-Lize był prawie dwa razy tańszy od tego, no, więc też ja bym tak tego nie porównał jeden do jednego, ale rzeczywiście Spaceback wygląda bardzo dobrze. Ale nie wiem, czy bym rezygnował z tej automatycznej skrzyni biegów, jest to jednak wygodne tak naprawdę i ja bym został przy takiej konfiguracji, jedne co może bym zmienił lakier i może poczułbym się trochę jak w tej reklamie Skody, gdzie jadąc przez miasteczko wszyscy lancerzy mi zazdroszczą. Nie, ale no taka Rapid Spaceback w tym pakiecie Style Plus z tym takim czerwonym coś jak Misano w tak, Audi, tak. Albo z tym zielonym takim tak. Kolorem. Jakieś fajne felgi. Tutaj ale te... konfiguracja, jeśli jest taka możliwość, jest na pewno biały, ładny lakier, a do tego ta cała czerń, która występuje na górze, wyglądałaby także dobrze i przypomina mi trochę Audi, przepraszam, Quattro jakiś allroad taki, no. Nie, naprawdę ta konfiguracja mi, powiedzmy, odpowiada. Dobrze, no. Wiele nasz egzemplarz by stracił, gdyby nie miał tego pakietu Style. Zdecydowanie. Polecamy. Więc tak, polecamy. 5000 zł, a jak wiele zmienia. Nie? Małe, a cieszy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj, bo się rozgadujemy. No, zaraz będziemy podsumować dłużej trwać niż cały odcinek. To w takim razie dzięki za obejrzenie odcinka. Zapraszamy za tydzień do oglądania odcinka kolejnego. Z autem równie praktycznym. Tak. Albo ekologicznym. Dobra. Do zobaczenia. Na razie.